Serwus, pilna sprawa, cenzor z tej strony. Słuchajcie, zobaczcie sobie to. Hipoteza, że to powinna być doktryna obrony uprzedzającej. To, co pan profesor Korzej powiedział, w obecnych czasach i w najbliższej przyszłości nie da się ukryć tego zamiaru, że przeciwnik podchodzi i za chwilę wejdzie na terytorium innego państwa. Czy adekwatną odpowiedzią byłoby w takim razie uderzenie wyprzedzające, zanim oni uderzą w nas, czy jednak nie? Zanim wejdą na nasze terytorium. Zanim wejdą na nasze terytorium, po to budujemy potężne zgrupowanie rakietowo-artyleryjskie, po to budujemy potężne zgrupowanie pancerne. Nie możemy zapominać o tym, że musimy mieć pancerne. A nie będzie wtedy na nas? W pewnym sensie kto zaczął tę wojnę? Że żeby nasi obywatele byli bezpieczni i bez żadnych strat wśród rodaków. No i jak, Polaku, co myślisz na ten temat? Dwóch podżegaczy wojennych, generałów, znaleźli się w TVN-ie, już nam wpajają, że trzeba zaatakować Rosję uderzeniem wyprzedzającym, tak zwana obrona wyprzedzająca. Rozumiecie, o co chodzi? Chcą nas wpędzić jawnie do III wojny światowej. Jak historia nas później osądzi? Że Polska będzie inicjatorem III wojny światowej? Na nas wszystko spłynie? Na nas, nasze dzieci, na tych, co zostaną? Bo przecież oni nas zniszczą tutaj. Przecież mają bomby atomowe. Ludzie. Musimy odsunąć tych ludzi od władzy. To jest po prostu masakra, co się dzieje. Podaj film ten dalej. Niech zobaczą ludzie, co naprawdę nam tutaj szykują.